Masz szósty zmysł. Nie, nie widzisz martwych ludzi. Dzięki niemu wiesz, jakie jest położenie twoich części ciała w przestrzeni. To właśnie on pozwala ci wspiąć się po schodach czy dotknąć palcem nosa nawet z zamkniętymi oczami. Same struny głosowe wydają jedynie brzęczący dźwięk. To nos, usta i gardło decydują o brzmieniu twojego głosu. Osoby o niskim, głębokim głosie mają grubsze struny głosowe i pojemniejsze jamy, co pozwala na lepsze rezonowanie dźwięku. Zanim rano otworzysz oczy, zapomnisz 50% tego, co śniło ci się w nocy. Po kolejnych 10 minutach od przebudzenia przepadnie aż 90% twoich snów. Kiedy się rumienisz, tkanka wyścielająca żołądek czerwieni się razem z tobą. Dzieje się tak, ponieważ współczulny układ nerwowy powoduje wzmożony przepływ krwi w całym organizmie. Mieszki włosowe mają te same receptory, co drogi nosowe. To oznacza, że włosy również potrafią wyczuwać zapachy. Drzewo sandałowe może pomóc ci rozwinąć tę supermoc. Z 5 milionów mieszków włosowych, którymi pokryte jest ciało, tylko 100 tysięcy znajduje się na głowie. Przeciętny człowiek zjada 35 ton pożywienia w ciągu całego życia. To tyle, ile ważą 3 autobusy szkolne. Choćbyś nie wiem jak się starał, nigdy nie zdołasz połaskotać sam siebie. To dlatego, żeby odczuwać łaskotki, konieczny jest element zaskoczenia. W tym wypadku mózg jest przygotowany, więc nie dochodzi do typowej reakcji przepraszam, śmiechu. Pojedynczy ludzki włos jest tak mocny, że może utrzymać nawet 100-gramowy ciężar. Gdyby tylko skóra głowy była równie silna, można by utrzymać samymi włosami 2 słonie. Ludzkie oko ma 256 unikalnych cech, palce jedynie 40. Dlatego też skanowanie siatkówki oka jest o wiele bardziej wiarygodne niż sprawdzanie odcisków palców. 50% siły dłoni to zasługa małego palca. Tym niemniej najważniejszy jest kciuk. Bez niego nie bylibyśmy w stanie nic chwytać. Jeśli rozłożysz ręce na boki, odległość między opuszkiem środkowego palca lewej dłoni, a opuszkiem tego samego palca u dłoni prawej jest równa twojemu wzrostowi. Przeciętny człowiek produkuje tyle śliny, że w ciągu całego życia wystarczyłoby jej do wypełnienia 2 basenów. Hej, kto ma ochotę popływać? Kręgosłup ma rewelacyjną pamięć. Zapamiętuje twoją typową postawę, dlatego też tak trudno zmienić ci ją na lepszą. Gęsią skórkę zawdzięczamy pra-pra-przodkom. W sytuacji zagrożenia włosy stawały im dęba, przez co w oczach wroga wydawali się więksi, a co za tym idzie groźniejsi. Nomen omen, koty syczą i wyginają grzbiet z tego samego powodu. Lewe płuco jest nieco mniejsze od prawego, by serce miało wystarczająco dużo miejsca. Prawe płuco ma 3 płaty, lewe 2. Jednemu i drugiemu ochronę zapewniają żebra i mostek. Następnym razem, gdy dopadnie cię czkawka, spróbuj pochylić się na krześle. Pomaga też napicie się wody. Jesteś w stanie przeżyć bez wyrostka robaczkowego, żołądka, jednej nerki i jednego płuca. Miło wiedzieć, że mamy części zapasowe. Okres życia ludzkiej brwi to około 4 miesięcy. Po tym czasie przychodzi pora na nowe. Każdy człowiek ma supermoc. Wszyscy świecimy w ciemności, szczególnie późnym popołudniem. Najmocniej jaśnieje twarz. Mimo to poświata jest za słaba, by można ją było dostrzec gołym okiem. Dźwięk bicia serca to w rzeczywistości odgłos otwieranych i zamykanych zastawek. No i podobno serduszko puka w rytmie czacza. Nie da się oddychać i połykać w tym samym czasie. Kiedy bierzesz oddech, przewód prowadzący do żołądka zamyka się i na odwrót, gdy połykasz, tymczasowo zamyka się dostęp do płuc. Mniej niż 1% wszystkich ludzi rodzi się z sercem po prawej zamiast po lewej stronie. Mrugasz od 15 do 20 razy na minutę, czyli 30 tysięcy razy na dzień. Twoje oczy mają najszybsze mięśnie w całym organizmie. Kiedy jednak patrzysz w monitor komputera, zwalniają do 5 mrugnięć na minutę. Twoje oczy zawdzięczają swój kolor pigmentowi, zwanemu melaniną. Osoby o brązowych oczach mają więcej melaniny niż osoby zielonookie. Jeśli masz oczy niebieskie, to znaczy, że tkanka oka jest całkowicie bezbarwna. Twoje oczy zyskują barwę identycznie jak woda czy niebo. Rozpraszają światło i odbijają światło niebieskie. Pierwsza osoba z niebieskimi oczami, o której nam wiadomo, urodziła się w epoce kamiennej, jakieś 7 tysięcy lat temu. Nie wiem jak ty, ale mnie jeszcze nie było na świecie. Ludzki organizm ma około 3 milionów gruczołów potowych. Wiele z nich znajduje się na podeszwach stóp, dłoniach, czole, pod pachami i na policzkach.
Z każdym kichnięciem z Twojego nosa powietrze wystrzeliwuje z zawrotną prędkością 160 km na godzinę. W woskowinie usznej nie ma wosku. Składa się ona z tłuszczu, komórek skóry, potu i brudu. Wspaniale! Zanim postanowisz się jej pozbyć, pamiętaj, że woskowina de facto chroni ucho przed bakteriami, brudem i suchością. Przy okazji stres i strach wzmagają jej wydzielanie. Gdyby ludzkie oko było aparatem fotograficznym, miałby on rozdzielczość 576 megapikseli. Ludzki mózg może pomieścić do 25 milionów gigabajtów danych. Mój raczej nie. W ciągu dnia przełykasz ślinę raz na minutę i 3 razy na godzinę podczas snu. W sumie daje to 600 przełknięć na dobę. Wow! Jeśli jesteś leworęczny, najprawdopodobniej przeżuwasz pożywienie lewą stroną szczęki. I na odwrót, osoby praworęczne przeżuwają prawą stroną. Bez względu na to, jak poważnie uszkodzisz opuszki palców, linie papilarne zawsze odtworzą się w niezmienionym kształcie. Każdy człowiek ma też unikalny wzór brust i uwypukleń w uszach. Dzięki mikroskopijnym komórkom włosowym w uchu wewnętrznym każde ucho brzmi też inaczej. Przy czym potrzebny byłby potężny mikrofon, by wychwycić produkowany przez nie hałas. Nasz chód także stanowi cechę indywidualną. Urządzenia są w stanie z łatwością rozróżnić Twoje własne drobne tiki, odbicie od podłoża i sposób, w jaki kołyszesz się w ruchu, krok po kroku. Zmysłowi węchu zawdzięczasz rozpoznawanie 80% smaku danej potrawy. To dlatego właśnie jedzenie smakuje nijako, gdy zatkasz sobie nos lub gdy jesz podczas lotu samolotem, gdy Twój zmysł węchu jest osłabiony. Kobiety są lepsze w zapamiętywaniu twarzy i zadań do wykonania, ale szybko zapominają, co zostało już zrobione. U mężczyzn jest odwrotnie. Oczy mogą zmieniać kolor wraz z wiekiem, a czasem nawet zależnie od nastroju czy nawyków żywieniowych. Każdego dnia w ludzkim organizmie powstaje 300 miliardów nowych komórek. To dopiero recykling z prawdziwego zdarzenia. W palcach nie znajdziesz nawet jednego mięśnia. Stawy w palcach poruszają się dzięki mięśniom dłoni i przedramienia. Paznokcie u dłoni rosną szybciej niż paznokcie u stóp. To dlatego, że więcej ich używasz. Mają też lepszy dostęp do powietrza i światła. Ludzkie oko wysyła do mózgu dwuwymiarowy obraz odwrócony do góry nogami. Mózg natychmiast koryguje przekaz, odwracając go i przekształcając w trójwymiarowy obraz, do którego przywykliśmy. W ludzkim mózgu jest więcej komórek i połączeń nerwowych niż mamy gwiazd w galaktyce Drogi Mlecznej. Policzenie ich zajęłoby Ci 3000 lat. Ułatwimy Ci zadanie i oszczędzimy nieco czasu. Mowa o około 100 miliardach neuronów. Przestrzeń między brwiami formalnie nosi nazwę gładzizny, natomiast przestrzeń między moimi uszami nazywa się pustka. O poranku jesteś wyższy niż pod wieczór. Grawitacja sprawia, że dyski międzykręgowe spłaszczają się wraz z upływem dnia. Tak więc do łóżka kładziesz się niższy niż się obudziłaś. Jeśli jesteś praworęczny, Twoje paznokcie u prawej dłoni rosną szybciej niż u dłoni lewej. To dlatego, że częściej jej używasz, a paznokcie są bardziej narażone na uszkodzenie. Organizm stara się je chronić, wysyłając więcej składników odżywczych poprzez wzmożone krążenie. Człowiek na co dzień poruszający się pieszo do 80 pokona jakieś 160 tysięcy kilometrów. To tak jakby przejść wzdłuż równika 4 razy. Największym mięśniem ludzkiego organizmu jest gluteus maximus, na którym codziennie siedzisz. Nie wdawajmy się w szczegóły. Za to najmniejszy mięsień znajduje się w środkowej części ucha. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja strzemiączka, najmniejszej kości u człowieka. Odpowiada ono za przekazywanie fal dźwiękowych do ucha wewnętrznego. Spędzasz około 5 lat swojego życia na jedzeniu i 1/3 życia śpiąc. Szkielet przeciętnego dorosłego człowieka o masie ciała 70 kg waży 10 kg. To chyba znaczy, że pozostałe kilogramy to mięso i takie tam. W ciągu życia ludzkie serce uderzy średnio 2,5 miliarda razy. Grubość Twojej skóry różni się zależnie od tego, o jakim miejscu w ciele mówimy. Najgrubsza skóra znajduje się na dłoniach i podeszwach stóp, najcieńsza na powiekach. Komórki skóry potrzebują od 28 do 30 dni, aby całkowicie się odnowić. Wątroba ma niesamowite zdolności odbudowy. Nawet po usunięciu połowy organu może on powrócić do pierwotnej masy. Kubki smakowe żyją raptem od 10 do 14 dni. Po tym okresie pojawiają się nowe. A wtedy co? Wszystko smakuje, jakbyś jadł to pierwszy raz w życiu.
Nawet gdy odpoczywasz, mózg zużywa ponad 20% energii wykorzystywanej przez Twój organizm na same procesy fizjologiczne. Główna funkcja mózgu polegająca na przetwarzaniu i przekazywaniu danych to dla ciała potężny wydatek energetyczny. Na duże paluchy u stóp kładziemy nacisk około 40% ciężaru całego ciała. Bez nich chodzili czy biegalibyśmy wolniej, krócej i mniej wydajnie. Przy zerowej grawitacji w kosmosie dyski pomiędzy kręgami rozszerzają się. To dlatego podczas misji kosmicznych astronauci zyskują nawet 5 cm wzrostu. Przeciętnie ludzki organizm składa się z 7 oktylionów atomów. To 7 miliardów miliardów, czyli 7,27 zer. Policz sobie. Gąsienica ma więcej mięśni niż człowiek, a dokładnie 4400 w porównaniu do naszych 650. Nasze widzenie peryferyjne operuje niemal wyłącznie w czerni i bieli. To dlatego, że więcej światłoczułych receptorów znajduje się po środku siatkówki niż po jej bokach. Przeciętny dorosły człowiek ma zgromadzone w komórkach dość tłuszczu, by wyprodukować 7 kostek mydła. Pot sam w sobie niczym nie pachnie. Nieprzyjemny zapach powstaje, gdy z potem zmieszają się bakterie żyjące na Twojej skórze. Efekt czerwonych oczu na zdjęciach powstaje, ponieważ źrenice nie mają dość czasu, by się zwęzić, gdy błyska lampa flesza. Do siatkówki dociera duża dawka światła, która następnie zostaje odbita. Strach sprawia, że nogi stają się ciężkie jak z ołowiu. Stoi za tym adrenalina krążąca w organizmie. To ten hormon odpowiada za reakcję walcz lub uciekaj. Krew zostaje wysłana do tych obszarów ciała, które potrzebują jej najbardziej, byś mógł zrobić to, co trzeba, aby się ochronić. Kobiety są w stanie rozróżniać więcej kolorów niż mężczyźni, ponieważ mają 2 chromosomy X, podczas gdy mężczyźni tylko 1. Nawet jeśli coś jest nie tak z jednym z chromosomów, kobieta nadal prawidłowo postrzega barwy. To dlatego u pań ślepota barw zdarza się rzadziej. Nie ma znaczenia, czy jesteś szczupły, czy nie. Każdy z nas ma taką samą ilość komórek tłuszczowych. Ćwiczenia czy dieta nie sprawiają, że komórki znikają, a jedynie się kurczą, więc gdy zaniedbasz rutynę, mogą się ponownie rozrosnąć. Wszystkie mięśnie w organizmie są z obu stron przyczepione do kości. To pozwala generować ruch układu szkieletowego. Wyjątkiem jest język. Ten łączy się z jednej strony z częścią szyi, a z drugiej pozostaje swobodny, by wydawać śmieszne dźwięki. Dziwne małe muszki, które od czasu do czasu masz przed oczami, to tak zwane męty ciała szklistego. To drobne niedoskonałości strukturalne w konkretnej części oka, które przeszkadzają w przepuszczaniu światła. Z wiekiem przypadłość ta może się pogorszyć. O rany! Przeciętna kobieta wypowiada około 20 tysięcy słów dziennie, podczas gdy przeciętny mężczyzna tylko 7 tysięcy. Dzieje się tak, ponieważ region mózgu odpowiedzialny za umiejętności językowe i interakcje społeczne jest u kobiet większy. Twoje ręce i stopy w pojedynkę wyglądałyby raczej dość przerażająco. Co niesamowite, to tam właśnie zlokalizowana jest ponad połowa wszystkich kości w ciele. Każda dłoń ma ich 27, każda stopa 26. Kciuki mają swój puls, ponieważ biegną w nich duże tętnice. Dlatego właśnie nie da się wyczuć pulsu na szyi, przykładając do niej kciuk. 10% czasu podczas dnia spędzasz z zamkniętymi oczami. Tyle zajmuje mruganie. Ludzie też mogą korzystać z echolokacji, tak jak nietoperze czy delfiny. Wymaga to czasu, ale po pewnej chwili jesteśmy w stanie odnaleźć drogę w kompletnych ciemnościach, analizując dźwięki odbijające się od przedmiotów. Bum! No dobra, muszę trochę poćwiczyć. Zasypianie zajmuje średnio 7 minut. Istnieją jednak pewne techniki, które pozwalają przyspieszyć ten proces i skrócić go do 120 sekund. W zasadzie człowiek widzi swój nos, ale mózg ignoruje ten obraz. W przeciwnym razie wchodziłby nam w pole widzenia. Poza tym obraz nosa byłby nieostry. Mniej więcej 12% ludzi śni w czerni i bieli. Przed wynalezieniem kolorowych telewizorów takich osób było więcej. Wszystkie twoje mięśnie rozluźniają się w jednym momencie, tuż po tym, jak zapadasz w sen. Mózg jest przekonany, że spadasz i błyskawicznie wysyła sygnały do wszystkich mięśni, by je obudzić. To dlatego czasami zasypiając, dosłownie masz wrażenie, że spadasz. Skóra palców marszcząca się od wody to spadek po naszych przodkach. Dzięki temu zwiększała się przyczepność dłoni, co pomagało im przetrwać w deszczowej pogodzie. To samo dzieje się ze skórą stóp. Marszczy się, by łatwiej było utrzymać się na mokrym podłożu.
Przed wiekami ludzie używali zębów mądrości do przeżuwania twardych roślin i korzeni. Z czasem ludzki mózg powiększył się, zajmując więcej miejsca. I tak zęby mądrości są poniekąd nadprogramowe. Od kiedy opanowaliśmy sztukę gotowania, nie są nam już potrzebne. Każdego dnia przeciętna kobieta nieświadomie aplikuje sobie 515 różnych substancji chemicznych. Stanowią one skład dezodorantów, szamponów, odżywek, kremów nawilżających i innych produktów kosmetycznych. W większości są to substancje nieszkodliwe. Nie możesz kichać przez sen, ponieważ komórki nerwowe w nosie, które aktywują kichanie, również pogrążone są we śnie. We śnie nie czujesz też zapachów. Przeciętny człowiek ma około 250 włosków na każdej brwi. Niektórzy szczęśliwcy mają ich jednak nawet 1100. To dzięki nim krople deszczu i pot nie dostają się nam do oczu. Co około 10 lat ludzki szkielet całkowicie się odnawia. Proces ten zachodzi cały czas, choć z wiekiem spowalnia. Dlatego właśnie z czasem kości stają się cieńsze. Dorosły człowiek wykonuje od 12 do 16 oddechów na minutę. W sumie daje to od 17 do 23 tysięcy oddechów dziennie. Gdyby rozciągnąć całą plątaninę naczyń krwionośnych, ich łączna długość pozwoliłaby okrążyć Ziemię dwukrotnie. To ponad 100 tysięcy kilometrów naczyń krwionośnych. Radzę jednak nie próbować. Kobiety mają więcej kubków smakowych na języku niż mężczyźni. 35% kobiet to super smakosze. To znaczy, że na przestrzeni równej dziurce od dziurkacza mają ponad 30 kubków smakowych. Ciekawe porównanie. Dla nich cukier smakuje słodziej, a sól jest bardziej słona. Najwięcej mieszków włosowych mają blondyni i blondynki, około 146 tysięcy. Drugie miejsce należy do osób o czarnych włosach. Tu wynik wynosi 110 tysięcy. Jeśli jesteś szatynem, na twojej głowie znajduje się około 100 tysięcy mieszków. Najrzadsze włosy mają rudzielce, średnio 86 tysięcy mieszków. Z wiekiem stopy mogą się powiększyć, ale nie oznacza to, że kości nadal rosną. Na starość z reguły przybieramy na wadze, a do tego więzadła stają się słabsze, więc stopy rozszerzają się i spłaszczają. Znasz to uczucie, gdy podczas przejażdżki kolejką górską żołądek podchodzi ci do gardła? Niektóre organy naprawdę się wtedy przesuwają. Dotyczy to na przykład jelit i żołądka i nie jest tak naprawdę szkodliwe. Tak przynajmniej mówią. Szkliwo pokrywające twoje zęby sprawia, że są tak mocne jak zęby rekina. Nie są jednak tak ostre. Mokre włosy są w stanie rozciągnąć się nawet o 30%. Twój mózg stale potrzebuje tlenu i zużywa 20% jego rezerw nagromadzonych w organizmie. Kiedy próbujesz rozwikłać jakiś problem, może nawet zużywać do 50%. Gdybyś chciał wygładzić wszystkie zmarszczki w swoim mózgu, powstałaby płaska powierzchnia o wielkości poszewki na poduszkę. Kiedy słuchasz muzyki, bicie twojego serca synchronizuje się z jej rytmem. Szybsze tempo sprawia, że serce przyspiesza. Twoja przepona czasami drga, co sprawia, że nagle wciągasz więcej powietrza. Wtedy gardło się zamyka, nie dopuszczając do zachłyśnięcia. Tak właśnie pojawia się czkawka. W przeciwieństwie do tego, co pokazują wszystkie filmy science fiction, człowiek, który znalazłby się w otwartej przestrzeni kosmicznej bez skafandra, nie zamarzłby od razu. Próżnia zapewnia świetną izolację, więc przez jakiś czas dałoby się utrzymać ciepło. Tym niemniej lepiej nie próbować takich sztuczek. Atomy, z których zbudowane jest twoje ciało, mają miliardy lat. Prawie wszystkie powstały z gwiazdy, a wiele z nich przeszło przez kilka supernowych. Tak, jesteś wielkim obłokiem gwiezdnego pyłu. Naukowcy wciąż nie wiedzą, dlaczego ludzie ziewają. Najpopularniejsza teoria zakłada, że w ten sposób regulujemy temperaturę ciała i chłodzimy mózg. Ludzie to jedyne zwierzęta, które mają podbródki. Nawet szympansy i goryle mają dolne szczęki, które opadają bezpośrednio w dół i w tył. Kiedy oddychasz, większość powietrza przechodzi przez jedno z nozdrzy. Po kilku godzinach dochodzi do zmiany i aktywuje się druga dziurka. Twój nos może rozpoznać około biliona woni dzięki 400 rodzajom receptorów zapachowych. Dźwięk, który słyszysz, strzelając kłykciami, to pęcherzyki gazu pękające w twoich stawach. Och, więcej dziwnych odgłosów wydawanych przez ciało. Kalorie spalasz cały czas, oddychając, oglądając telewizję, a nawet śpiąc. Zanim osiągniesz 60 rok życia, stracisz prawie połowę swoich kubków smakowych. To dlatego większość starszych osób nie wyczuwa dziwnego czy gorzkiego smaku.
Rozpoznanie dźwięku zajmuje ci raptem 0,05 sekundy. To 10 razy szybciej niż mruganie. Ludzki włos jest niemal niezniszczalny. Woda, zimno czy rdza nie są w stanie mu zaszkodzić. Jedynym rozwiązaniem jest ogień. Nie, nie rób tego. Mniej więcej 1% ludzi nie ma specjalnej soczewki wokół, co sprawia, że widzą promieniowanie ultrafioletowe. Słynny malarz impresjonista Claude Monet należał do tej grupy wybrańców. Kiedy śpisz w nowym miejscu, połowa twojego mózgu jest nadal przytomna. To odruch obronny, pozwala szybko zerwać się na nogi w razie niebezpieczeństwa. Brzmienie twojego kichnięcia zależy od wielkości twojego nosa. Im większy nos, tym głośniejsze kichnięcie, bo więcej powietrza mieści się w środku. Wszystkie osoby, które pojawiły się kiedyś w twoich snach, to prawdziwi ludzie, których kiedyś spotkałeś na swojej drodze. Nie wszystkich z pewnością pamiętasz. W przeciwieństwie do innych komórek, neurony nie są zastępowane przez nowe. Gdybyś pisał z prędkością 60 słów na minutę przez 8 godzin dziennie, zapisanie kodu ludzkiego genomu zajęłoby ci 50 lat. Brzmi jak potężna strata czasu. To zagłębienie między górną wargą a nosem ma swoją nazwę – rynienka podnosowa. Niektórzy ludzie są w stanie nawigować, wykorzystując pola magnetyczne planety, tak jak ptaki. Ale ja nie, ledwo potrafię obsłużyć swojego GPS-a.